srebrny denar i fragment wykonanego z piaskowca portalu to znaleziska odkryte podczas prac archeologicznych odbywających się na Sądeckim Zamku. Prace prowadzone są przez działający przy Sądeckiej Agencji Rozwoju Regionalnego zespół badawczy. Udało się nam natrafić na fragment portalu, dokładnie zwornik gotycki, prawdopodobnie z XIV wieku, być może z początku, ale to jeszcze będziemy weryfikować. Udało się nam natrafić, tak też już wspomniał pan prezydent, na unikatową monetę, która będzie poddana analizie. Mogę powiedzieć wstępnie, że czcionka, na której się znajduje, na której jest na monecie czcionka, jest typowo gotycka. Naukowcy rozpoczęli już kolejny, trzeci sezon badań. W dniu dzisiejszym w ten symboliczny sposób inicjujemy kolejny etap, kolejny rok wejścia w te badania archeologiczne, badanie tego, co znajduje się tutaj w otoczeniu i na terenie ruin zamkowych. Temat dla Nowego Sącza bardzo ważny, bo wszelkiego rodzaju ruchy, które miałyby być podjęte w przyszłości, muszą oczywiście opierać się o badania archeologiczne. A jak dodaje prezes Sądeckiej Agencji Rozwoju Regionalnego Jarosław Suwała, w czerwcu zostanie zaprezentowana koncepcja odbudowy Sądeckiego Zamku. Przystąpiliśmy również do przygotowania koncepcji odbudowy zamku. Mamy ją już gotową w dwóch wariantach. I tu z tego miejsca chciałbym Państwa zaprosić, w czerwcu ją będziemy prezentować. Ona jest wykonana przez zespół nasz sarowski, zarówno przez archeologów, jak i przez architektów i naszego grafika, który bardzo dobrze w takim nowoczesnym programie to przygotował. I myślę, że we współpracy z panem prezydentem, z władzami miasta, będziemy mogli się poszczycić tą koncepcją. Jeszcze w tym roku ma zostać przebadana dalsza część ruin. Być może uda się znaleźć kolejne cenne zabytki. Prace będą prowadzone do jesieni.